w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Marszałkiewicz, IndyCatch.pl, znajdujemy się po ceremonii ważenia przed Galo Fan 34, razem Łukasz Harzewski, witam serdecznie. Witam serdecznie, powinniśmy tutaj być w kasku, bo tutaj, no, tutaj się dzieje, ja sam w to nie wierzę, że tutaj jestem, po prostu to, co się dzieje, to przerasta ludzkie granice, nie? I tyle. Słuchaj, nie było cię na konferencji, nie było cię na mediadeum, jesteś tak dzisiaj, więc nadrabiasz to, co się dzieje. No co ja mam być na konferencji, jak wystarczy, że tutaj się pokażę, jak się szałącą i będę miał tyle lajków, że zwariuję. Aż 6, no. Słuchaj, jak do tego ogólnie podchodzisz, do takiej atmosfery, do tego podziału tej karty, tak, tego wszystkiego, zacznijmy od tego. Tak, już na poważnie, jest mi bardzo przykro. Szczerze, powiem szczerze, jest mi bardzo przykro. Prawdziwi sportowcy, tak jak ja, Szymon Dusza, czy reszta chłopaków, Piwowarski, Mikrasz, nam jest przykro, bo my naprawdę zasuwamy. Ja naprawdę zasuwam, naprawdę ciężko trenuję, nie mam z tego kokosów, ciężko robię wagę, odchudzam się. I kurwa, ja walczę w karcie wstępnej, naprawdę to jest dla mnie bardzo przykre, będę rozmawiał z prezesem Pogali, bo już nie chcę tego ruszać na ostatnią chwilę, bo żeby mi głowy nie zjadło, będę rozmawiał z prezesem co dalej, bo jeżeli tak, uważam, że federacja mnie nie szanuje. Ja nie mówię, że jestem mistrzem świata, ale uważam, że powinni mnie bardziej docenić, no i tyle. No to jest ważne to, co mówisz, no bo nie jesteś jedyny w tym wszystkim. Bronię sportu, uważam, że ktoś powinien w końcu walnąć ręką w stół i zacząć bronić sportu. Uważam, że może to jestem ja, no nie wiem, ale chłopaki też pewnie takie wywiady dawali. Druga sprawa jest taka, no co tutaj się dzieje? Tutaj może tego, akurat jest nasz wywiad, ale jakbyście widzieli, co tutaj fruwają, kolana, łokcie Murana, w ogóle tutaj są cyrki takie, że jeszcze małpy tego brakuje, nie? No tak, to prawda i powiem ci, że ja już sam moment ważenia czułem się potwornie zażenowany tą sytuacją. Ja jestem przyzwyczajony do sportu, wiem, i takie sytuacje ciężko mi się ogląda w telewizji, a na żywo to już w ogóle, więc współczuję też wam, że musicie takie rzeczy nie tylko oglądać, przechodzić, ale jeszcze bić się pod zawodnikami, pod tymi osobami. No właśnie, bije się pod człowiekiem, którego 3 tygodnie temu trenowałem, tak naprawdę stawiał pierwsze kroki zapaśnicze u mnie. O kim rozmawiamy? O Mateuszu Morańskim. A, okay. Ja 3 tygodnie później się biję niżej o kilka walk. No to powiedz mi, no ty jesteś za szeroki, dlatego ty tutaj nie chodź. No i powiedz mi, czy to jest uczciwe, czy to jest fair wobec mnie. Federacja, rozumiem, jakby to było te Fame MMA, ale to jest fair. Dla mnie to jest upokarzające. Widziałem cię komentarze, nie chcę się w nie zagłębiać, ale widziałem komentarze na Fight Exclusive Night, jak wrzucili po prostu tą całą kartę. To jest po prostu nie tyle co żenada, ale to jest takie obniżające mnie, no to obniża mój poziom sportowy, tak uważam. Nie, no to no, tak jest, ja się z tobą zgadzam, wiem, że niby zdania nie powinienem wypowiadać na powywiadach, bo nie od tego tu jestem, ale nie umiem inaczej. Takie są fakty, jak mówisz, Łukasz, ale chciałbym bardzo przejść do sportu, ponieważ to, o czym powiedziałem, czyli brak ciebie na konferencji na Mediadeus spowodowało, że nie mogliśmy porozmawiać, a mnie bardzo interesuje, bo twoje starcie jest bardzo ważne dla rozkładu sił w tej kategorii tak, wagowej. Oczywiście. Nie ten Lapilus, ale jednak cały czas Lapilus i dobry, i mocny. Wiadomo, mówią, że no, różnica między braćmi jest jednak, nie ma co gadać, natomiast to nie jest, on nie przejął to po wypłatę. Tak, też tak uważam, jest dużym gościem, ma duży zasięg, patrzyłem na jego walki, on jest kotem i tyle, nie ma co tutaj ukrywać. Ja muszę tą walkę, muszę go wciągnąć w swoją grę, nie dać się trafić i będzie dobrze. Tak myślę, że go przełamię, bo ja jestem takim ciągnikiem, który jedzie cały czas do przodu i ja nie chcę tutaj mówić, że go znokautuję, czy go poddam. Ja po prostu chcę zrobić mu taki maraton, żeby po prostu się zajechał i umarł. Myślisz, że będzie pewien dystans? Oczywiście, znaczy na to liczę, nie? Jakbyś ten raz mi tutaj wiesz, bo akurat byś zaprzeczył moim słowom, ale tak, myślę, że będzie pełen dystans. O ile w pierwszej rundzie mi niczego nie zrobi krzyżącego. Słuchaj, do walki z Kasperem Formelą chciałbym zapytać o tej stójki. Jak mocno defensywa i ofensywa stójkowa twoja się poprawiła? No bo pewnie to będzie jego gra. Powiem tak, właśnie, Kasper Formela był u mnie. Był u mnie na parę dni, sam w ogóle gościu do mnie zadzwonił, czy może mi pomóc w przygotowaniach. Mi po prostu kopara opadła, rok temu chciał mi głowę urwać, ja jemu, oboje później trafiliśmy na SOR, a nagle, kurwa, gościu chce mi pomóc, nie? W ogóle dla mnie to jest szacun i pozdrawiam z tego miejsca Kaspra i ogólnie on mi bardzo tak jakby symulował tego Lapilusa, nie? I naprawdę uważam, że
że Formela, jeśli chodzi o stójkę, to ma lepszą. On ma lepszą, nie? No wiadomo, że ja nie mogę teraz mówić, że przeżyłem z Formelą, bo tam tyle brakowało, żebym nie przeżył, nie? Ale dużo też wizyta Kacpra mi dała, nie? W ten sposób. Jak patrzysz na Lapilusa, to jest największe wyzwanie w twojej karierze? Czy, no wiadomo, że łatwiej ci będzie powiedzieć po walce, ale na papierze. Tak. Uważam, że tak. Uważam, że tak. Może jego rekord nie jest jakiś super, ale trzeba sobie wejść i zobaczyć. Ja tak tylko przelotem zobaczyłem, z kim on walczył. On nie miał tam jakiegoś gościa 2-3 czy coś, tylko naprawdę jak przegrywał, to z gościem 10-1, z jakimś Ruskiem, z takimi mocnymi gościami, nie? I w ważnych federacjach. Myślisz, że to, albo może wiesz już, że to jest jakiś nieoficjalny, oficjalny eliminator? Prawdopodobnie tak, ale czy wiem, ja już rok temu miałem walczyć o pas. Ja już nie chcę tego pasa, mówię szczerze, że niech Mateusz sobie idzie do UFC i tyle. Ja nie chcę tego pasa, ja chcę tylko zarobić, być gdzieś wyżej w karcie, ja nie chcę być na dole. I tyle, więcej nie potrzebuję do szczęścia. A powiedz, proces zbijania wagi, czy bez problemu, czy były jakieś turbulencje? Bez problemu. Ogólnie zastanawiam się nad zejściem do 66 kilo. Będziemy to analizować z moim sztabem, z moim menadżerem, bo ważę mało na co dzień. Każdy myśli, że ważę dużo, nie, ważę około 77 kg, to jest takie max, 7-8, tak jak po pizzy w niedzielę. I myślę, żeby zejść po prostu do tej 6-6, myślę, że tam fizycznie bym też dominował i byłoby dużo lepiej, nie? W takim razie powiedz, kto w narożniku? Kto w narożniku? Moim narożniku będzie standardowo Mateusz Dubiłowicz, Ariel Smolarski i Jakub Janek. No właśnie tam... Nie Jacek Murański, nie? Żebyście od razu mówili, Jacka nie będzie w moim narożniku na pewno. Bo tam u was przystosowania delikatne, klubowe, tak. Słyszałem. Czyli aktualnie reprezentujesz klub Banzai MMA. Tak. Banzai MMA. Tak, i szkoła walki Ariela. No tam się jakieś, nie wiem, jakieś tam roszady są, ale ja patrzę na siebie, ja tam nigdzie... Powiem tak, klub się cały przeniósł, zawodnicy się z trenerem przenieśli, ale ja trenuję i tutaj ja z nikim nie mam, tak jak powiem, przysłowiowej kosy, trenuję sobie wszędzie i myślę, że najlepiej na tym wyjdę. Czyli mówisz, że jak będziemy stawiać hajs, to na pełen dystans? Myślę, że tak. No chyba, że będziesz rozmawiał z bardzo duży kurs? Powiesz, że z Damianem, będziesz zaraz rozmawiał i powiesz, że w pierwszej rundzie to się skończy. Nie, oczywiście żartuję. Myślę, że to będzie pełen dystans. Na to liczę, nie? Bo pierwszą rundę jak przeżyję, to później już pociągnę swoją kondychą i charakterem. Także Łukasz, no ja ci życzę tak chłodnej głowy jak teraz podczas tego, co tutaj się działo w klatce, bo ona na pewno będzie potrzebna. Ale powiem ci szczerze, że chciałem się tam rzucić. Chciałem też się rzucić, bo ja lubię, tak już powiem ci, tak szczerze, Ja byłem na paru festynach, także wiesz, mnie tutaj by nikt nie zaskoczył, nie? Także spoko. Tak jest, dziękuję ci bardzo za czas, tak zwykle przyjemność, fajnie, że mogliśmy porozmawiać i widzimy się jutro po walce. Dziękuję.